Witajcie. Dzisiaj taka szybka aktualizacja z ogrodu. Akurat jest dzień 15 lipiec 2024 i chciałem Wam pokazać, jak wyglądają marchewki. No dzisiaj jest dzień na wykopki marchwi u mnie i chcę Wam coś pokazać. To już znacie z poprzednich filmów, ale jeszcze raz Wam chcę tutaj nakręcić i coś pokazać, bo to już jest super sprawa. Jest to przeze mnie przetestowane i powiem Wam, jak zrobić, aby mieć zdrowe marchewki i mieć marchewki dwa razy w roku, czyli mamy zbiór letni i mamy zbiór marchwi na jesień. Ja już sobie wykopuję tutaj powoli, tak jak widzicie, marcheweczki i pomiędzy marchewką jest posadzona aksamitka. Akurat w tym roku wyszły mi takie aksamitki. Duże, nieważne, mogą być duże, mogą być małe, pomarańczowe, te są akurat duże, żółte i one są tak na przeplatańca, czyli tak, tutaj jest jedna i tam jest druga i tak na trójkąt, jak ja to mówię. I te aksamitki w tym roku zrobiły gigantyczną robotę. Zobaczycie tutaj sobie zaraz, jak wyglądają marchewki zebrane przed chwileczką. Letni zbiór. Wszystkie marchewki, wszystkie są zdrowe, nie podziurawione przez zniczenie czy jakieś inne robaki. No i kolejna sprawa. Dzisiaj jest 15, tak jak mówiłem. Ja wczoraj posadziłem kolejne marchewki. Tu będą marchewki, tutaj będą buraki. Dlaczego? Dlatego, że one będą miały znowu około 90-100 dni na to, aby sobie urosnąć. Tak samo na pole z marchewkami posadzę kolejne marchewki i na wrzesień, październik będę miał kolejne zbiory świeżej marchwi, która nadaje się idealnie do przechowania w kopcach. Jest to przeze mnie też przetestowane, to działa i wyobraźcie sobie, że tym oto sposobem jesteście w stanie mieć marchew, burak, ziemniak, pietruszkę od sezonu do sezonu własną. Nie musicie w ogóle wychodzić do warzywniaka po warzywa, bo da radę to elegancko przechować. No i słuchajcie tak, pokażę Wam teraz te aksamitki, jak one rosną. Tutaj już w tym tutaj rzędzie, tak jak widać, nie wiem, czy będzie widać na filmie, są kolejne marcheweczki, tak? Tu już są sadzone kolejne marchewki. Zobaczcie to, to jest jeden rząd. Tutaj będzie kolejny rząd i pomiędzy rzędami posadzone zostały aksamitki. Ale zobaczcie jak, tutaj jest jedna aksamitka, za momencik jest kolejna aksamitka i na przeplatańca. I tutaj, gdzie jest pauza, gdzie jest przerwa, jest w kolejnym pomiędzy rzędami marchewki kolejna aksamitka i to zrobiło gigantyczną pracę, bo mamy piękne, czyste, nieuszkodzone, niepogryzione marchewki. I powiem Wam teraz tak, ta grządka, ja się troszeczkę oddalę na początek, ta grządka ma około 100-120 cm na 5 metrów, niech wyjdzie 5 metrów kwadratowych grządki. To są cztery rzędy marchwi i zobaczcie, ile marchewki tutaj jest. Mamy prawie całą taczkę marchwi. I ta marchewka spokojnie wystarczy Wam na przetwory na zimę, czyli na jakieś sałatki, do zupy i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze na jesień będziecie mieli z jednego takiego pola minimum kolejny taki rzut marchwi na przechowanie do kopca. Marchewka musi być tak ułożona. To jest jedna warstwa. Na tą całą warstwę pójdzie piasek. Zaraz Wam powiem, o co chodzi z piachem. Akurat mam piasek, może być to ziemia. I przysypujemy, ja wiem, gdzieś tak na 10 cm pierwszą warstwę piachem. Nie może być marchewka obok marchewki. Stykać się. Nie może się marchewka stykać, bo Wam zczarnieje. I będzie do wyrzucenia. Ona po prostu będzie zepsuje się. Jak położycie piasek, na ten piasek kładziecie kolejną warstwę, układacie dokładnie tak samo,
kolejną i do końca, aż ile tam tych marchewek nie będziecie mieli, tak? Teraz jest lato, jest ciepło, ale jak przyjdzie zima, to na ten kopiec jeszcze idzie tak co najmniej pół metra słomy i to wystarczy. Oczywiście kopiec musi być zakryty. Ja mam akurat tutaj blachy, proszę bardzo, tam są blachy, widać blachę. I to, słuchajcie, zdaje gigantycznie, super elegancko swoje zadanie. To się sprawdza. Ale teraz o co chodzi? To jest świeży piasek. Nic nie było kopcowane i co roku musi być albo świeża ziemia, albo świeży piasek. To jest ziemia wymieszana z piachem. Ona była już używana dwa razy i ona nie może być co roku używana, bo może dojść do tego, że niestety będzie jakaś choroba. To musi po prostu, słuchajcie, co najmniej jeden ten rok, jeden sezon przeleżeć. Tak wygląda zbiór marchewki. Proszę bardzo. Czekają sobie marcheweczki na zakopcowanie. Ja się nie martwię o te marchewki, słuchajcie, bo one i tak będą zużyte do przetworów na zimę i tak na bieżąco, na zupy, nie na zupy. Kolejne marchewki będą na jesień i one są najważniejsze, bo one są aż do kolejnego sezonu. Do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem.